Zabrali ją ze szpitala, żeby nie zaczęła mówić. Jak inaczej to wyjaśnić? Jej ciotka była wściekła. To robota Reshata Yasarana. Musiał maczać w tym palce. Twojej siostrze nic nie pasuje. Musisz być po mojej stronie, inaczej nie rozwiążemy problemu. Porozmawiaj z nią. Wyjaśnij, dlaczego tak musi być. Ciebie na pewno posłucha. Policja. Komendant nie chciał dłużej czekać. Przygotuj ją. Jeśli powie coś nie tak... Wiem. Dzień dobry. Zapraszamy. Buyurun, buyurun. Wybieraliśmy się do was. Chcieliśmy z nią porozmawiać na spokojnie. Uciekła. Przez okno. Dlaczego nas to spotyka? Same problemy. Dokąd mogła się udać? Nie wiem. Nie słucha nas. Nie zależy jej na rodzinie ani na narzeczonym. W mleczarni też jej nie ma. Jakby tego było mało. Co teraz? Nie zbliżaj się do niego. To koniec. Nic dla niego nie znaczysz.
pogadać. Daj mu spokój. On ma nie możecie być razem. To niemożliwe. Idź stąd. On cię nie chce. Zniszczyłaś sobie życie. Zostaw mojego syna w spokoju. Mamo, idź stąd. Tak będzie lepiej. Dla was obojga. O tym nie da się zapomnieć. Nie życzę tego najgorszemu wrogowi. Wiem, że ci ciężko, ale to już przeszłość. Powinieneś być wdzięczny. Mogło być znacznie gorzej. Dzień dobry. Czy mieszka tu Fatma Gül? Tak, ale nikogo nie ma. Fatma Gül uciekła. Rodzina jej szuka.
Atla gir! Ne yapıyorsun? Bırak, ne yapıyorsun? Co ty wyprawiasz? Atla gir, bir dinle! Przestań! Ben sana bir şey yapmadım, bir dinle! Wysłuchaj mnie, nie zrobię ci krzywdy. Ben sana bir şey yapmadım, dur bir dinle! Zaczekaj, proszę. Fatma Gül! Fatma Gül! Abi! Bracie! Abi! Abi götür beni oradan! Zabierz mnie stąd! Kurtar beni! Gidelim. Çok şükür buldum seni! Już dobrze! Çok korktum! Tak się martwiłem! Niye kaçtın? Na szczęście jesteś! Chcę do domu! Tamam, gidelim! Szybko! Emrinde gidelim, ne olur! Tamam, gidelim! Dobrze, chodź! Ne oldu? Kto ci to zrobił? Sen mi yaptın? Sama to zrobiłaś? Sen mi yaptın ha? Sama? Chcę umrzeć. Wolę umrzeć. Nie mów tak. Nie wolno. Chcę umrzeć. Już dobrze. Wracamy do domu, chodź. Nie płacz. Jak do tego doszło? Szkoda, że nie przyszedłem wcześniej. Nie wtrącam się w jego sprawy. Rano wypływamy. Słyszysz? Przyjechali po niego? Co się stało? Wielka szkoda. Ugasiliśmy pożar. Pan podpalił? Spaliłeś dom? Tak, dom i całą przeszłość i przyszłość. Niebezpieczeństwo minęło. Gdzie Fatma Gül?
Onu bizden sormayın artık. To nie nasza sprawa. Fatma Gül nerede Mustafa? Gdzie Fatma Gül? Biraz önce buradaydı. Była tu przez chwilę, ale poszła. Olsun da ama. Oby jak najdalej. Mustafa. Ne bilsin? Skąd ma wiedzieć, gdzie jest? Yüzüne bak. Nawet się na nią nie spojrzał. Świadkowie widzieli. Komşulara sorun isterseniz, herkes şahit. Na wszystko masz świadków? Chodźmy, tracimy czas. Dokąd poszła? Tam. Ogarnij się i nie rób nic głupiego. A jeśli zrobię? Nie mam nic do stracenia. Będziesz pierwszym podejrzanym, jeśli Fatma Gül coś się stanie. Zrozumiano? Jest wściekły. Spalił dom. Zabije ich, gdy pozna prawdę. Musimy ją znaleźć. Zabierzcie go jutro na połów. Nie powinien tu zostać. Nigdzie się nie wybiera. Mamy dużo pracy. Oderwiesz się. Nie rób zamieszania. Zostaje. Mustafa! Dokąd to? Pilnuj go. Dokąd jedziesz? Nie wiem. Uspokój się. Chodź. Hadi Mustafa. Mój biedny syn. Oby winni zostali ukarani. Chodź. Çiftliğe gidiyoruz. Jedziemy na farmę. Beni rahat bırakın ya, śpię. Daj mi spokój. Nie podskakuj. Rifat kazał cię sprowadzić. Wal się. Boli mnie głowa. Tabletki nie pomagają. Oby ta sprawa szybko się zakończyła. Łeb mi pęka. Nikomu ani słowa. Przekaż wszystkim. Proszę się nie martwić. Dowiedz się, co gadają na mieście. Co jest? Robimy wszystko, żeby nasze nazwisko nie wypłynęło przy okazji tej sprawy. Siedzimy po uszy w gównie przez twojego zepsutego synalka. Nie tylko on jest winny. Nie unoś się. Za kogo ty się uważasz? Nie zamierzam z tobą rozmawiać. Mów prawdę, jeśli chcesz ocalić tyłek synowi. Masz ostatnią szansę. Nie odwraca się do mnie plecami. Nie będziesz mną komenderować. Mówiłem, że coś z nim nie tak. Latami mnie wykorzystywałeś. Moją pracę i moją cierpliwość. Erdogan cię urobił? On nie ma z tym nic wspólnego. Wszystko, co masz, zawdzięczasz mnie. Tylko mnie. Jesteś niewdzięczny. Haruję jak wół. To, co mam, zawdzięczam sobie. Nie wykorzystuję innych i nie zwalam na nich swoich przewinień. Dosyć tego. Macie rozwiązać problem, a nie się kłócić. Dłużej nie dam rady. Nie wytrzymam tego napięcia. Jadę do Stambułu. Jak?
yapmayın. Dajcie spokój. Tamam. Już dobrze. Nie czas na spory. Nie kłócimy się. Gada bzdury, bo wie, że zawsze mu wybaczę. Traci nad sobą kontrolę, ale nigdy nie ponosi konsekwencji. Tak już jest. Przepraszam. A co z naszą sprawą? Szpital załatwiony. Zeznania sprostowane zgodnie z planem. Słono zapłaciliśmy, ale udało się. Dobrze. Musimy tylko wydać Fatma Gul za Kerima. Sprawdzę, co z Perihan. Mam nadzieję, że się uspokoiła. Może dziewczyna została porwana. Niedługo się dowiemy. Pan Rahmi. Z drogi, co jej się stało? Fatma Gul, musimy porozmawiać. To ważne. Muszę zamienić z nią słowo. Zostawcie nas, już dobrze. Jesteśmy w domu. Nie martw się. Nie zostawię cię. Rana się zagoi. Yanındayım ben, merak etme. İyi edeceğim ben seni, iyi edeceğim. Czego chcecie? Muszę porozmawiać z Fatma Gul, to ważne. Moja siostra nie chce z nikim rozmawiać. Zostawcie nas. Nie zrobimy jej krzywdy. Wynoście się. Zostawcie ją w spokoju. Wynocha. Nic tu po nas. A o czym tu gadać? Nie martw się, nikogo nie wpuszczę. Nikt cię nie skrzywdzi. Pokaż, oczyścimy ranę. Spalił nasz dom. Daj rękę. Rana nie jest głęboka. Tylko zadrapanie. Spalił nasz dom. Dlaczego to zrobiłaś? Nie wierzy mi. Nienawidzi mnie. Przyniosę jodynę. Nie będzie bolało. Nie zaboli. Boli. Podmucham. Gdybyś widział jego wzrok, miał w oczach nienawiść. Nie chcę mieć ze mną nic wspólnego. Spalił dom. Skreślił mnie. Pójdę po bandaż. Ciekawe, gdzie jest. Jak mam teraz żyć? Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Wyjdziesz za mąż, ludzie zapomną. Nie wyjdę za niego.
Ama lazım. Musisz. Öyle olması tak lazım. Trzeba. Pomóż mi, nie chcę wychodzić za tego człowieka. Telefon. Telefon. Yenge nerede? Twoja ciocia. Alo, mukaddes? Neredesin? Gdzie jesteś? Evdeyiz biz. W domu. Znalazłem Fatma Gul. Jesteśmy w domu. Hadi be. Serio? Buldum, kardeşim. Znalazłem siostrę, jesteśmy w domu. I tamam, tamam. Dom jest pusty. Boş komuta. Yıllardır boş bu ev. Wiedzieli, że będziemy ich tu szukać. Rahmi jeszcze jej nie znalazł. Pewnie uciekła z Kerim'em. Mustafa ich zabije, jeśli ich znajdzie. Allah'ım yardım et bize. Merak etmeyin, bulacağız onu. Znajdziemy ich. Zawiadomiliśmy wszystkie jednostki. Ciągle sprawiają kłopoty zamiast siedzieć cicho. A Mustafa jest zdeterminowany. Musimy ich znaleźć i zorganizować szybki ślub. Będziemy ich szukać. Rozdzielmy się. Sprawdzimy mniejsze zatoki. Jesteśmy w kontakcie. Rahim ją znalazł. Co tu robi policja? Nie wiem. Szukają Kerim'a. Dlaczego? To on zgwałcił tę dziewczynę? Co ty mówisz? Stój! Stać! Policja! Stój, bo strzelam. Złaś. Jedź! Idziemy. Za godzinę wyjeżdżam na lotnisko. Dobrze. Tak. Co takiego? Żartujesz? Cholera. Co jest? Policja zatrzymała Kerim'a. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Wprowadźcie go tylnym wejściem.
Tak jest. A-a. Ne oluyor orada? Co tu się dzieje? A-a. Kerim? Ay. A dön şuradan. Zawracaj. Gdzie ta szmata? Daj jej spokój, jest bardzo smutna. Płacze, nie chce wychodzić za mąż. A widzisz inne wyjście? Wolisz, żeby została dziwką? Nie mów tak. Jak inaczej zamkniemy ludziom usta? Ochronię ją, nikt jej nie skrzywdzi. Zamknij się, Mustafa ma krew w oczach. Spalił dom. Zaatakował mnie przy świadkach. Naprawdę wierzysz, że ją ochronisz? Tak. Co? Cholera. Dobra, rozumiem. Co się stało? Masz robić to, co ci każę. Wychodzisz za mąż i koniec. Przestań. Policja zatrzymała Kerima. Złożysz zeznanie. Zapamiętaj, co masz mówić, rozumiesz? Nie krzycz na nią. Nie mamy czasu. Jeśli mnie nie posłuchasz, będziesz winna rozlewu krwi. Weź się w garść. Co ci się stało w rękę? Próbowała popełnić samobójstwo. Rana nie jest głęboka, lekkie zadrapanie. Sprowadziłaś na nas kłopoty, a teraz chcesz się od nich wymigać? Zostaw ją, jest załamana. Posłuchaj, nie masz szans na związek z Mustafą, skreślił cię, myśli jedynie o zemście. Przestań. Jeśli go kochasz, ocal go. Przecież nie chcesz, żeby zgnił w więzieniu. Zrób to dla brata. Posłuchaj go. Ludzie o tobie gadają. Są ciekawi, co się stało. Sterczą pod drzwiami. Nie możesz tu żyć z takim brzemieniem. Zrozum. Dokąd to? Zwariowała. Halide nas przysyła. Nie mordujcie posłańca. Fatma Gul już to wie, ale to oficjalne zerwanie zaręczyn. Zwracamy obrączkę i prezenty. Świetnie. Wspaniale, bardzo dziękujemy. My cierpimy, a wy nam zawracacie głowę obrączką? Wstyd. Nawet nie zapytacie, jak się czujemy. Proszę. No tak. Wymiana. Niczego od was nie chcemy. Nie dość, że dali jej lichą bransoletkę, to teraz chcą ją z powrotem. Daj obrączkę. Nie. Oddaj. Niech się wzbogacą. Ben
Tam şu bohçaları da getireyim. Teraz macie już wszystko. Hayır, çulu çok. Halit chciała jedynie oddać obrączkę Mustafy. Doprawdy? Wynocha, przedstawienie skończone. Murat'ı getireyim mi? Mam przywieźć Murata? Bawi się z moim synem. Sama go odbiorę. Nie płacz. Nie płacz, proszę. Widzisz, co się dzieje? Od dziś tak będziesz traktowana. Musisz wyjść za mąż. To jedyna opcja. Gdzie jesteś? U Ismeta. Jesteś z Mustafą? Tak. Aresztowali gwałciciela. Jest w areszcie. Pilnuj Mustafy. Rozumiem. U nas wszystko dobrze. Relaksujemy się. Tylko nic mu nie mów. Ojciec? Rejs martwił się o nas.